Kobieta. Rzeka. Silna, nieokiełznana, dzika. Chcemy uznania rzeki Odry za osobę prawną. W polskiej kulturze historycznej i literackiej przez wieki Wisła była postrzegana jako kobieta. Na obrazach i rzeźbach była przedstawiana jako młoda i energiczna, która z macierzyńską troską dbała o powierzony jej naród i polskie państwo. Natomiast jej warkocze miały symbolizować jej dopływy. Rzeka jest naszą siostrą, która sama nie jest w stanie się obronić, więc potrzebuje naszego wsparcia. Głosu, który przemówi w jej imieniu. Tak jak kiedyś kobiety potrzebowały przedstawicielek, tak teraz Odra potrzebuje nas. Kobiety i rzeki są niemożliwe do uchwycenia. To nieposkromione żywioły. Są dzikie, dynamiczne, mają moc kreacji, dawania życia i jego podtrzymywania. Obie potrzebują przestrzeni, by wzrastać. Potrzebują czasu na regenerację. Rzeki, jak kobiety, przez lata próbowano ugrzeczniać, wyrównywać, próbowano odebrać głos i prawa. Próbowano nas uprzedmiatawiać. Rzeką wyrównuje się koryta, stawia tamy, przebudowuje pod swoje dyktando, próbując uczynić je podległymi. Rzeka to żywa osoba. Dzięki uporowi i konsekwencji kobiety wywalczyły swoje prawa. Czas na uznanie natury za niezależną, niepodległą człowiekowi. Uznanie, że rzeka, drzewo, kamień mają swoje prawa, a człowiek nie jest w ich posiadaniu. Powinnością człowieka jest ochrona tego, co samo obronić się nie może. Zabranie głosu za tych, co mówić nie mogą. Stańmy po właściwej stronie i wspólnie uratujmy dziką naturę.